Państwo, otwieram posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta im. Wronki. Witam wszystkich przybyłych, w szczególności panów burmistrzów, panią skarbnik. Witam państwa radnych. Witam biuro rady, panią Paulinę. Witam pana Michała. Witam kolegę, który również obsługuje, pomaga. I witam lokalne media. Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, dalsza część odbędzie się na siedząco. Zgodnie z wcześniej wysłanym zawiadomieniem, Komisja Budżetu dzisiaj ma omawiać sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu gminy Wronki za rok 2022 wraz z wypracowaniem opinii. Szanowni Państwo, jak sami możecie zauważyć, mamy jednego radnego, tylko ponad kworum, które jesteśmy zobowiązani posiadać na obradach, a więc możemy obradować. Proszę o potwierdzenie kworum. Stwierdzam, iż w obradach bierze udział 8 radnych na 15. Wobec tego zapoznam Państwa z porządkiem posiedzenia. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za rok 2022 wraz z wypracowaniem opinii w tym względzie. Punkt czwarty, wolne głosy i wnioski. Punkt piąty, zamknięcie posiedzenia. Czy Państwo radni mają uwagi co do przedłożonego porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę, Szanowni Państwo. Wobec tego zarządzam głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Radnych proszę o udział. Kto jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o oznaczenie odpowiedniego pola. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż porządek został przyjęty jednogłośnie. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za rok 2022 wraz z wypracowaniem opinii w tym względzie. Otwieram, Szanowni Państwo, dyskusję. Wcześniej zostały przedłożone Wysokiej Radzie materiały. Mamy sprawozdanie z wykonania, mamy bilansę oraz opinię pozytywną Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy pan burmistrz wyraża wolę krótkiego wprowadzenia? Czy od razu przejdziemy do pytań? Czyli otwieram dyskusję, Szanowni Państwo. Czy Państwo radni mają pytania? Myślę, że zaczniemy od sprawozdania. Pewne części tego sprawozdania, pewne fragmenty zostały dużo omówione na poprzedniej komisji. Co nikt się nie zgłasza. Wobec tego ja pozwolę sobie zadać pytanie jako prowadzący. Panie burmistrzu, biorąc pod uwagę gospodarkę ściekową, ochrona wód, wydatki majątkowe, zwróciła moją uwagę kwota, która została jakby finalnie wydana na budowę zbiornika bezodpływowego w miejscowości Ucjanowo i ta kwota jest niespełna 39 tysięcy złotych. Chciałbym zapytać pana burmistrza, jakie były jakby części składowe tych kosztów? Czy były jakieś prace dodatkowe wykonane? Czy była jakaś dokumentacja ewentualnie potrzebna, by to temu zadaniu podołać? Jak dobrze wiemy, było jakby to pierwsze zadanie jakby realizowane w tym trybie, że gmina jakby poniosła koszty budowy, które jakby tutaj powinien ponieść mieszkaniec, natomiast tu gmina wybudowała. Jakie będą jakby druga część tego pytania, czy gmina będzie starała się odzyskać te pieniądze, jak to będzie wyglądało? Bardzo proszę, panie burmistrz. Jeśli chodzi o ten koszt, to on obejmuje oczywiście wykonanie dokumentacji projektowej, a także wykonanie tej inwestycji.
Z racji tego, że zbiornik musiał być zlokalizowany w odpowiedniej odległości od budynku, zgodnie z przepisami, na działce stanowiącej część wspólną, to rzeczywiście ten koszt jest spory. Natomiast to była inwestycja wykonana w trybie tak zwanego wykonania zastępczego. W związku z tym, że wcześniej wydawane decyzje administracyjne nie spowodowały, że właściciel wyposażył nieruchomość w zbiornik bezodpływowy, po przejściu całej procedury administracyjnej, czyli po właśnie wydaniu decyzji nakazujących, po zastosowaniu środka w postaci grzywny, przyszła pora na wykonanie zastępcze. Ale no, to jest taka formuła, która zobowiązuje później gminę do tego, żeby poniesione koszty w całości wyegzekwować od mieszkańca. I w tej chwili jesteśmy w trakcie tej procedury egzekucyjnej. Decyzja została wykonana i tam już chyba zajęcia komornicze w tej chwili następują. Także założenie jest takie, że to właściciel będzie musiał koszty tego wykonania zastępczego gminie zwrócić. Dziękuję panie burmistrzu, jako w uzupełnieniu. A czy może być taka sytuacja, załóżmy, że komornik stwierdzi, że nie można jakby tutaj wyegzekwować tej należności w całości lub w części? Może być taka sytuacja, czy raczej nie będzie? No oczywiście my nie możemy tego przesądzać. Postępowanie każde egzekucyjne ma to do siebie, że ono się rozpoczyna i jest podejmowana próba wyegzekwowania środków. Czy ona się skutecznie zakończy, oczywiście nikt nas nie jest w stanie tego przewidzieć. Dobrze, dziękuję. Drugie pytanie, panie burmistrzu, dotyczy dzierżawy nieruchomości pod punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Chciałbym zapytać, wiadomo, że gospodarka odpadami jakby budzi wiele emocji, jest kosztowna, jakby opłata nie wystarcza, by w pełni ją pokryć. Czy ja bym chciał jakby się dowiedzieć, bo ta kwota moim zdaniem jest wysoka. Przedsiębiorstwo komunalne jest własnością gminy, czyli mieszkańców. Pan burmistrz jakby tutaj sprawuje nadzór właścicielski. Co wchodzi właśnie w skład tej kwoty? Czy tam jest również wynagrodzenie pracowników, którzy obsługują ten punkt tej selektywnej zbiórki? Bo wydaje mi się, że no, ta dzierżawa, gdyby nie wchodziło jakby tutaj wynagrodzenia i tak dalej, to mogłoby być niższa. I prosiłbym tutaj o kilka słów komentarza do tej kwoty. Ta kwota obejmuje oczywiście nie samą tylko dzierżawę gruntu, ale też kompleksową obsługę całego tego punktu przez pracowników przedsiębiorstwa komunalnego. Dobrze, czyli zrozumiem kwotę. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś ewentualnie inne pytania? Bardzo proszę, radny Bartosz Sobański. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja tylko rozkuszę się w trybie ad vocem do tego wątku poruszonego przez pana przewodniczącego i pana burmistrza tego zbiornika bezodpływowego, o tym, że działania ruszyły zmierzające do tego, żeby pieniądze do nas wróciły. Państwo radni, przekonacie się pewnie już na najbliższej sesji, bo mieszkańcy już też zareagowali i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji pewnie przygotuje stosowny projekt uchwały w tej sprawie. Dziękuję bardzo koledze radnemu. Jeszcze, jeżeli państwo pozwolicie, ja myślę, że jako prowadzącemu to pozwolicie, zadam kolejne pytanie panu burmistrzowi. Wiadomo, jaką mamy aurę pogody. Czytając sprawozdanie, na przykład można wyczytać, że utrzymanie zieleni, jest taki paragraf, utrzymanie zieleni w miastach i wsiach,
i tam mieliśmy plan prawie 1 200 000 zł. Wydaliśmy niespełna 880 tysięcy. I ja tak się zastanawiam, jakby ten człon drugi te mojego pytania jakby nie jest stricte związany ze sprawozdaniem, natomiast jakby daję pod rozwagę panom burmistrzom, czy nie powinniśmy jakby zmienić tutaj jakby na nastawienia, biorąc pod uwagę utrzymanie zieleni, aurę jaka panuje, podlewanie kwiatów w metalowych donicach. Chciałbym jeszcze nawiązać do tematu, o którym wie pan wiceburmistrz. Otóż niektórzy mieszkańcy wsi Marianowo, części oporowo-chuby, mają jakby obniżone ciśnienie wody. Są takie dni, czy też pory dnia, w których tej wody brakuje. Będąc w mieście tutaj, w parku Cyryla, zaobserwowałem, że miejskie przedsiębiorstwo podlewa te kwiaty w tych metalowych donicach w upale 20-parostopniowym lub nawet większym. Nie wiem, czy jest sens jakby ułożenia takich dużych pieniędzy na utrzymanie zieleni, a być może należałoby zmienić rodzaj tej zieleni. No nie wiem, jak panowie burmistrzowie na to patrzą, ale mieszkańcy wsi mówią, że jeżeli w mieście podlewa się kwiatki, oni nie mają się w czym umyć, to troszeczkę jest nie tak. Ja wiem, że to jakby nie jest bezpośrednio powiązane ze sprawozdaniem, natomiast łączy się z tą kwotą wydatkowaną na utrzymanie zieleni, potem ja rozumiem, że to utrzymanie zieleni to również w tej kwocie mieści się jej podlewanie, utrzymanie w jakimś tam odpowiednim stanie. I prosiłbym pana burmistrza o kilka słów komentarza. Szanowni Państwo, utrzymaniem zieleni zajmuje się przedsiębiorstwo komunalne. Faktycznie jest pewien problem z wykonaniem samego budżetu i tu, jak pan przewodniczący zauważył, zaplanowana kwota jest wyższa niż później wykorzystywana. No, kiedyś podjęliśmy taką decyzję, że jakby przekazaliśmy to zadanie przedsiębiorstwu komunalnemu wspólnie i pewnie na kolejną jakąś dyskusję przy planowaniu budżetu 2024 roku dobrze by było do takiej dyskusji wrócić i rozmawiać. No potwierdzane, tak? I to też jest dzisiejsza ocena. No, jest pewien problem kadrowy w przedsiębiorstwie, tak najogólniej rzecz ujmując, który powoduje, że oni na bieżąco nie wykaszają tego, ale chcę Państwa też zapewnić, że wykaszamy wszystkie tereny gminne, mają wykaszać. Przestajemy wykaszać tereny pasów wojewódzkich, powiatowych. Tego nie będziemy robić, to będziemy zgłaszać mieszkańcom. Czyli niewykorzystywane środki to jest jedna rzecz. Związane to jest też bardzo, to widzimy właśnie na koszeniach. Jeśli chodzi o samą zieleń i zagospodarowywanie, my to przewidzieliśmy i pewnie Państwo dużo wcześniej już to zauważyliście, że wprowadzamy wieloletnią zieleń. Staramy się zagospodarowywać, to się zadziało od już dłuższego czasu, że mamy na szczęście już coraz więcej takich skwerów, terenów zagospodarowanych zielenią wieloletnią, które nie wymagają właśnie podlewania. Co do tych jednorocznych nasadzeń, no to tylko gorąca prośba do Państwa. Ta woda, którą przedsiębiorstwo, tak przynajmniej informacje mamy, oni jak na przykład przepukują instalacje, to taką wodę gromadzą i na przykład tą wodą podlewają tego typu skwery. No ale mieszkaniec ma prawo nie wiedzieć o tym, no i gdzieś w kontekście obniżanych ciśnień, spadku poziomów wód gruntowych, no może właśnie to rodzić takie troszeczkę no, niezadowolenie. Oczywiście też pod pełną dyskusję widzimy chyba wszyscy, że to już chyba lepiej nie będzie, tylko będzie pewnie kto wie czy nie gorzej w kolejnych latach. Stąd też, jeśli mamy też po uzgodnieniu z Państwem pójść w kierunku jeszcze bardziej wielorocznych i wychodzić już z tych jednorocznych,
to też możemy gdzieś tam to planować, ale musimy wcześniej przedsiębiorstwo komunalne powiadomić, bo to jest też konsekwencja taka, że oni muszą sobie kadrowo się do tego też w jakiś sposób przygotować, tak, żeby później ci ludzie mieli pracę, a nie właśnie na nią gdzieś tam w jakiś sposób czekali, a tej zieleni tych obsadzeń nie będzie. Także tu jest kwestia dyskusyjna, tak? No, skoro wydatkowaliśmy na te jednoroczne nasadzenia, to trzeba o nie po prostu dbać. I jak nie zadbamy, właśnie w tych upałach nie podlejemy, to one po prostu zostaną zmarnowane, te pieniądze, które zainwestujemy. No i pewnie to też mieszkańcy wsi rozumieją, bo każdy gdzieś tam przy posesji, przy domu, mając jednoroczne kwiaty, też jak ich nie podleje, to nic z tego nie będzie. Nie wiem, czy jeszcze coś tutaj w uzupełnieniu trochę. Dziękuję. Tylko panie burmistrzu, pewne wątpliwości budzą jakby tutaj jakby sposób nasadzeń i miejsce tych nasadzeń i wykorzystanie jakby tutaj metalu. Wiadomo, że metal się nagrzewa, ta woda odparowuje i tutaj jest taka, póki co są użytkowane te donice, ale chodzi o kwestię przyszłości. Wiadomo, że analizując pewne materiały, pewne dokumenty, powinniśmy wyciągać wnioski na przyszłość. I to, co pan burmistrz powiedział, ma sens. Już, panie przewodniczący, ten wątek mi umknął i tu już tylko dopowiem. My chcemy kompleksowo zmienić podejście też do jakby tych elementów, w których sadzimy te jednoroczne rośliny i małą architekturę, patrz, ławki i kosze. Złożyliśmy taki projekt unijny, w którym właśnie obejmuje to zakup takich większych donic, które pewnie się aż tak nie nagrzewają, są też kolorów innych, jasnych. No ale tak jak tutaj widzimy po analizie tych wniosków samej instytucji zarządzającej, czekamy już kolejne miesiące, tak spojrzę chyba na burmistrza Dornę, i nie możemy się doczekać rozstrzygnięcia. Ten wniosek jest na ponad 100 tysięcy złotych, jak dobrze pamiętam, wspólnie tu z przedsiębiorstwem to skonsultowaliśmy i próbować chcemy właśnie wymieniać już te donice na takie, myślę, bardziej mniej oddające gdzieś tą wilgoć. Bardziej estetyczne. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, głos zabierze radny Ernest Frankowski. Dziękuję panie przewodniczący, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja z podobną kwestią, co tutaj kolega przewodniczący, chciałem się zapytać o oczyszczanie miast i wsi, bo też realizacja jest to na poziomie 60%. Panie burmistrzu, pytają mi się mieszkańcy, za dużo jak wiemy tych ścieżek nie mamy, ale zwracali mi uwagę na to mieszkańcy, że bardzo są, że tak powiem, zapiaszczone. Czy dałoby się tam jakąś zamiatarką wjechać na tą ścieżkę, która idzie tutaj wzdłuż ulicy Mickiewicza? Przy tej okazji, bo widzę, że te wydatki mamy tam na niskim poziomie. A co do ciśnienia wody, panie burmistrzu, nie wiem, czy możemy się zastanowić w przyszłości nad wspólnieniem z przedsiębiorstwem komunalnym nad budową studni głębinowej, bo tutaj widzę, że to ciśnienie zaczęło dosyć mocno spadać. Nie wiem, czy tutaj nie szukać takiego rozwiązania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, koleżanko. Wolny głos w wnioskach. Chciałem pana burmistrza właśnie zapytać o tą kwestię. Dyskutujmy konkretnie nad sprawozdaniem. Bo możemy, dobrze, szanowni państwo, możemy mieć problemy z kworum za chwilę. Jeden z radnych jest na przepustce i naprawdę siedzi na bardzo gorącym krześle. Także bardzo proszę, czy pan burmistrz odpowie na pytanie. To chyba wolny wniosek. Ale kolegi radnego o ten niski stopień wykorzystania, biorąc pod uwagę to oczyszczanie miast i wsi. Szanowni państwo, jakby też to sygnalizujemy przedsiębiorstwu komunalnemu. Bo widzicie, dzisiaj jest trochę taka sytuacja, że my dajemy do dyspozycji przedsiębiorstwa komunalnego pieniądze, które to przedsiębiorstwo nie do końca wykorzystuje i też musi się nad tym już szefostwo przedsiębiorstwa pochylić i spróbować przeanalizować tą całą sytuację. No i nie wiem, czy to sprzętowić, czy jeśli chodzi o ludzi, ale to tak jak powiedziałem, też jest kwestia
tutaj naszych decyzji. Jeśli zostaniemy przy tym, żeby przedsiębiorstwo to robiło, sprzątało miasto i dbało o zieleń, no to wtedy oni mają jasny sygnał, że mogą się tam dosprzętawiać, dotrudniać, tak żeby sprostać oczekiwaniom tutaj wspólnie naszym, bo te oczekiwania to nie są jakieś wydumane przez radnego czy przez burmistrza, ale po prostu przekazują to mieszkańcy. Także też chciałbym, panie przewodniczący, żeby no, ewentualnie, jeśli już dyskutować, to w miarę szybko na którejś z komisji i wtedy sygnał jasny do przedsiębiorstwa, zaprosić panią prezes, wyjaśnić, niech nam powie, czy dadzą radę, czy wykorzystają, czy są w stanie, co potrzebuje, jakiej pomocy potrzebuje jeszcze od nas. Dziękuję. Jesteśmy, jako przewodniczący jestem w fazie ustalania jakby planu pracy na drugie półrocze. Myślę, że może to będzie jeden z tematów właśnie. Bardzo proszę, głos zabierze radny Piotr Kolas. Tak szybko, bo Bartek był przed nami. Bartek, jeżeli kolega Bartek pozwoli. Ja nie mam nic przeciwko, jeżeli pan przewodniczący tak zdecyduje, aczkolwiek obydwoje jesteśmy w zwykłym trybie, a ja zgłosiłem się wcześniej. Dobrze. Poczekam. Kolego Piotrze, przepraszam. Bardzo proszę, głos zabierze radny Bartosowański. Bardzo dziękuję. Ja chciałbym zapytać panów burmistrzów, panią skarbnik, w sposób może trochę kontrowersyjny, bo pytanie brzmi, co się dzieje z naszymi rolnikami, albo inaczej z płatnikami podatku rolnego. A rozwinięcie tego pytania jest takie. Pośród 525 wystawionych tytułów wykonawczych, spośród 525, aż 377 dotyczy podatku rolnego od osób fizycznych. To jest ogromna większość. Dla porównania nieruchomości osoby fizyczne 73 jedynie tytuły wykonawcze wobec 377 od podatku rolnego. Ja nie wiem, czy ja mogę tak sobie swobodnie korelować to z wielkością zaległości podatkowych, gdzie z tego podatku rolnego od osób fizycznych widzę saldo 20 tysięcy. Troszkę ponad 20 tysięcy. Ono wzrosło z 15 do 20 paru tysięcy. No ale jeżeli mogę sobie to powiązać, te tytuły wykonawcze 377 z wartością w totalu tych 20 tysięcy, no to tu mówimy o jakichś, przepraszam, ale śmiesznych pieniądzach, średnio 50 zł na taki tytuł wykonawczy. To jest kwestia jakiegoś braku, nie wiem, poczucia, że należy płacić ten podatek. Coś powiecie więcej? Dlaczego tyle tytułów wykonawczych mamy odnośnie tego podatku rolnego? 377 tytułów od rolników, od osób płacących podatek rolny od osób fizycznych, to będzie jakiś istotny udział osób zajmujących się rolnictwem w naszej gminie. Dziękuję bardzo koledze. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowni państwo, z pewnością chciałbym powiedzieć, że gmina Wronki to gmina nie tylko przemysłowa, ale z dobrym rolnictwem. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły i w myślenie osób, które na przykład zalegają nam 50 zł, jak tutaj kolega wspomniał i wyliczył. My, żeby tu była sprawa jasna, nawet jak ktoś nam zalega 5 zł, to taki tytuł musimy wystawić i wysłać. I wtedy są, słuchajcie, w ogóle śmieszniejsze sytuacje, bo samo wystawienie, koszt tego tytułu jest większy niż należność. Z bólem, ale musimy to robić. I to się po prostu dzieje. Jak państwo spojrzycie w tym sprawozdaniu na tytuły wykonawcze, na zaległości, na odpady, naprawdę kawał dobrej roboty, no, jest wykonany przez współpracowników. I to nie ma złej woli, to nie jest tak, że my mamy jakieś te podatki czy opłaty, chociażby śmieciowa, to chcę też podkreślić, my mamy teraz jedną z niższych opłat śmieciowych w porównaniu z innymi gminami, tak. Ale tutaj ciężka praca też i właśnie docieranie do wyłapywania tych nieuczciwych osób, no powoduje, że to się nam zaczyna, szanowni państwo, spinać.
Co do właśnie, tak jak powiedziałem, no tych kwestii związanych z podatkami, dziękujmy za tych podatników, bo naprawdę większość tych podatników jest solidna, płacąca w terminie. Zdarza się pewnie z różnych przyczyn, że coś tam się nie zadzieje, a my musimy na to reagować. Nie wiem, czy jeszcze coś dopowiedzieć koledze radnemu, no bo na taką moją wiedzę to tyle. Ja to widzę, że na te 800 tysięcy zaplanowane, no realizujemy z tego podatku rolnego zdecydowaną większość. Natomiast ta ilość właśnie tych, no bo rozumiem, że tytuł jest wystawiony wtedy, kiedy już jest jakiś problem, nie? I tak sobie myślę, że koledzy tutaj walczą jakby każdego roku o to, żeby zastosować ulgi, jeżeli chodzi o ten podatek rolny, a okazuje się, że dla istotnej ilości podatników, kolegów starania, no są niedoceniane, bo 377 podmiotów płacących uchyla się od tego na tyle skutecznie, że tytuł wykonawczy musi być wystawiony. To pod rozwagę przy kolejnych uchwałach odnośnie podatku rolnego w przyszłych latach. Dziękuję. Dziękuję bardzo koledze. Tak jakby na gorąco poddając się refleksji, uważam, jak słusznie kolega zauważył, ilość tych podmiotów jest bardzo duża, natomiast kwota nie jest zbyt duża. Musimy mieć świadomość, że prawo w Polsce mamy takie, a nie inne. I definicja rolnika zaczyna się już od hektara fizycznego lub przeliczeniowego, także to może być tak, nie wiem jak to nazwać, ale pewna liczba malowanych rolników, nie wiem, udawanych, nie wiem. Dobrze, bardzo proszę, głos zabierze radny Piotr Gołaski. Dziękuję panie przewodniczący. Ja właśnie tutaj do pana pytania, bo pan tutaj zapytał o te rośliny jednoroczne. Ja jako ktoś, kto się też ma ogród, chciałbym zwrócić uwagę, że rośliny jednoroczne to są te rośliny, które najwcześniej wydawają kwiaty i te, które po prostu bardzo wcześnie zdobią nasze miasto. Myślę, że nie mamy aż tak dużo tych roślin jednorocznych, ale one po prostu gdzieś w tych początkowych miesiącach tej wiosny dawają nam taką największą radość i szczęście. I myślę, że nie trzeba po prostu z nich rezygnować, a po prostu no, zrobić coś, żebyśmy mogli gdzieś tą wodę więcej pozyskać na te podlewania, czy tak jak tu burmistrz mówił, wymienić te niektóre donice i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wyobrażam sobie miasta bez roślin jednorocznych, które są najbardziej kolorowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo koledze radnemu. Jeżeli są różne sposoby pozyskania tej wody, czy odzyskania, jestem za podlewaniem. Natomiast kolega musi zrozumieć rozżalenie niektórych mieszkańców, którzy nie mają wody na pierwszym piętrze, bo nie mogą się wykąpać. No dodatek wyłączy im się światło. No chyba, że to, a potem już nie widać, czy ktoś jest brudny, czy czysty. I być może to jest sposób urzędu. Ale to na marginesie, szanowni państwo. Czy są jeszcze inne pytania, uwagi? No tą chwilę, szanowni państwo, nie widzę. Wobec tego zamykam dyskusję. Rozumiem, że do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej państwo radni nie mają uwag. Jest ona pozytywna. Wszyscy mieli okazję się z nią zapoznać. Wobec tego pozwolę sobie odczytać przygotowaną opinię Komisji Budżetu Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta Gminy Wronki dotyczącą wykonania budżetu za 2022 rok. Informuję, że Komisja Budżetu Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta Gminy Wronki na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2023 roku wyraziła pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok. Czy państwo radni mają uwagi co do tej opinii? Zresztą swoje zdanie państwo wyrazicie w głosowaniu, wobec tego zarządzam głosowanie. Kto jest za pozytywną opinią komisji? Proszę o udział w głosowaniu, oznaczenie odpowiedniego pola. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, iż komisja w obecności 8 radnych wyda opinię pozytywną. Chciałem pogratulować panu burmistrzowi i wszystkim pracownikom, którzy się do tego przyczynili, pani skarbnik i wszystkim innym. Panie przewodniczący, mogę słowo? Proszę. Wypowiadałem się na wcześniejszej komisji i teraz również chciałbym obecnym radnym, jednak cały czas ubolewając nad tym, że no, tak nielicznym radnym, podziękować w imieniu współpracowników, w imieniu właśnie też pani skarbnik, mojego zastępcy Roberta Dorny, ale też szanowni państwo, w imieniu sołtysów rad sołeckich, bo bez nich no, nie zrobilibyśmy tak wielu dobrych rzeczy dla społeczeństwa, wielu organizacji, bo to też wspólnie przy tym zaufaniu udało się wiele fajnych projektów zrealizować właśnie na rzecz naszego społeczeństwa. Także jeszcze raz wielkie podziękowania i oczywiście będziemy czekać już na taki jakby ostateczny moment i wyrażenie państwa woli, wierząc, mając nadzieję w większym składzie. Nie wiem, czy właśnie ta absencja jest spowodowana decyzją, że ci radni, którzy obniżyli sobie diety, teraz na znak protestu przestali przychodzić, albo sami się zdemotywowali i przestali przychodzić na pracę komisji. Moja tylko gorąca prośba do tych radnych, że no jest pewne zagrożenie i trzeba pamiętać, czy za złotówkę, czy za darmo, pewnie to już jest wyjaśnione, czy za taką i taką inną kwotę, ale no wypada już do końca jakby zachować tą taką przyzwoitość i pracować dla tego społeczeństwa, bo szanowni państwo, sami widzicie, że to wprowadza chaos, brak osób, brak radnych, nie pracujących właśnie na sesji, na komisji, wprowadza ogromny chaos. Trzymamy kciuki, tu zwracam się do przewodniczącego komisji rewizyjnej, bo szanowni państwo, może da się to naprawdę no jakby kuriozalnej i dziwnej sytuacji, gdzie sama komisja rewizyjna no nie będzie mogła wypracować opinii, bo nie będzie miała ze względu na brak radnych, chociaż chyba, że tu kolega Arenes zwróci się do koleżanki Karoliny, skrzyknie, mają w tym wprawę i w ciągu tam pewnie pół godziny może i zewsząd się pojawią i wtedy jakoś to kolega dopnie, no bo naprawdę współczujemy. Tutaj Komisji Oświaty się udało, panu przewodniczącemu się udało kworum zdobyć, ale jest zagrożenie pracy Komisji Rewizyjnej, no ale trzymamy kciuki, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wobec tego przechodzimy do wolnych głosów i wniosków. Chciałbym jako prowadzący zapoznać państwa z pismem, jakie wpłynęło na ręce przewodniczącego Komisji Budżetu. Krótki fragment przeczytam, zapoznam państwa. Jako mieszkańcy ulicy Słonecznikowej w Nowej Wsi zwracamy się z prośbą o ujęcie w budżecie miasta i gminy Wronki inwestycji w zakresie budowy nawierzchni utwardzonej ulicy Słonecznikowej, Miodowej i części Promienistej w obrębie geodezyjnym w Nowej Wsi. Szanowni państwo, dlaczego państwu o tym mówię? W przyszłym tygodniu mamy zaplanowaną komisję objazdową. Będziemy jakby w części, nie wszystkie, wizytować obiekty sportowe, boiska, siłownie, być może przy okazji zobaczymy również niektóre place zabaw. I byłaby taka okazja, żeby to miejsce wnioskowane, o które proszą mieszkańcy Nowej Wsi, jakby odwiedzić. Także będzie to moim zdaniem dobry czas, by zapoznać się z tematem, o który proszą ci mieszkańcy. I drugie moje spostrzeżenie, pytanie. Panie burmistrzu, jakby wracając do tych niedoborów wody i słabego ciśnienia, chciałbym zapytać, czy prawdą jest, że na 5 studni głębinowych w mieście działają tylko 3 i czy zostaną w najbliższym czasie podjęte działania w celu jakby poprawy tej sytuacji? I czy to, co się zadziało z firmą, z którą zrealizowano kontrakt, miało jakby bezpośredni, czy ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje
miejskim przedsiębiorstwie właśnie biorąc pod uwagę zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o odpowiedź. Szanowni państwo, w kwestii niedoboru wody jednak mimo wszystko będę prosił panią prezes przedsiębiorstwa komunalnego. Nie wiem, jak pan przewodniczący planuje dzisiejszą komisję. Uwag, wobec tego zamykam posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Bardzo państwu dziękuję za udział i do następnego spotkania. Dziękuję bardzo.